Nie ma w historii popkultury zbyt wielu piosenek, w tekście których pojawiałyby się nazwiska naukowców. Ale Maria Skłodowska-Curie takową posiada. W 1975 roku niemiecka grupa Kraftwerk wydała album Radioactivity. W tekście tytułowej piosenki pojawia się zwrotka: Radioaktywność w powietrzu dla ciebie i dla mnie. Radioaktywność odkryta przez panią Curie. Urodzona w 1867 roku w Warszawie Maria Skłodowska-Curie przez całe życie starała się nie tylko odkrywać tajemnice natury i pomagać innym, lecz także zmienić pozycję kobiet w nauce. Doskonale wiedziała, jaką wielką cenę sama musiała zapłacić za to, by trafić do hermetycznego, zdominowanego przez mężczyzn świata akademickiego. O wybitnej polskiej naukowczyni z dr Alicją Puścian z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk rozmawia Patrycjusz Wyżga.